Chcesz poprawić swoją technikę biegową? Hej, nazywam się Wioleta Jończyk i pokażę Ci, jak być lepszym biegaczem. Zapoznajcie się z nową kolekcją IQ. Bardzo fajne ubrania do biegania i do różnych sportów. Zaczynając bieganie, nie startujmy od razu z grubej rury. Postarajmy się stopniowo wejść w ten rytm. Zaczynamy od drobnych wybiegań, wolnych, spokojnych, a nawet marszobiegów. Tak, nie bójmy się marszobiegów. Zaczynamy od drobnego ruchu, dopiero później możemy wstąpić w większe, szybsze wybieganie, a na koniec interwały. Możemy zacząć od drobnego ruchu typu marsz. Idąc w kilka sekund w marszu, następnie zmieniamy to tempo na bieg. I tak na przemian. Ale nie może to być mocny bieg, nie może to być interwał, tylko musi być to spokojne, drobne rozruszanie. Pamiętajcie o prawidłowym ułożeniu pleców. Plecy muszą być wyprostowane. Ważnym elementem biegu są również ręce. To one dają nam siłę napędową. Ręce powinny chodzić jak wahadło. Następnie stopa. Stopa nie może być ułożona na palcach czy też na pięcie. Staramy się ułożyć nogę na całym śródstopiu. Brzuch natomiast to centrum naszego ciała i to on powoduje, że mamy dużo więcej siły i energii, a nasz kręgosłup jest bezpieczny. Dlatego starajmy się biegać na wciągniętym, mocno napiętym brzuchu. Kolejne elementy ćwiczeń to wieloskoki, podskoki, wyrzuty do przodu. To one właśnie budują w nas moc, to one właśnie powodują, że biegniemy coraz szybciej, coraz lepiej technicznie i prawidłowo. Zaczynając bieganie, należy poznać technikę. Mamy 4 podstawowe kroki w biegu. Skip A, skip B, skip C i skip D. Skip A to przede wszystkim wysoko uniesione kolano i mocna praca bioder. Tutaj główną rolę odgrywają stawy, gdzie palce muszą być uniesione, a kolano podnosić się dosyć wysoko, tak żebyśmy byli lepiej przygotowani do sprintów i szybszych biegów. Skip B jest jednym z najtrudniejszych skipów. Wymaga od nas bowiem sporo siły. Robimy ćwiczenie tak, jakbyśmy robili skip A, ale dodajemy do tego wyciągniętą mocną nogę i uniesioną wysoko. Skip C to mocno ugięte nogi. Uderzamy piętą w pośladek. Próbujemy przy tym mocno wyskakiwać do góry. Skip D, mój ulubiony. Przenosimy jednocześnie nogi do przodu, mocno prostując je w kolanach. Ręce również są sztywne i lecimy, jakbyśmy frunęli. Biegam, bo lubię. Organizuję takie treningi za darmo w całej Polsce. U nas w Kielcach odbywają się w sobotę o godzinie 9:00. I to właśnie ja trenuję tutaj biegaczy wraz z drugim trenerem. Zapraszam wszystkich chętnych. Jeżeli chcecie zaczerpnąć motywacji, jeżeli chcecie więcej ćwiczeń, zapraszam Was na mój kanał Wioleta Jończyk. Również drugi kanał Fit Dolls, gdzie tu fajnie motywujemy razem z Angeliką, moją współtrenerką.